Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Chuchu Charles. Ostatnio opuściłem was właśnie w tym miejscu i mieliśmy poznać kolejną postać niezależną. Pewnie jesteś tym archiwistą, o którym opowiadał Eugene. Cieszymy się, że przybywasz, by pomóc nam uporać się z Charlesem i tym szaleńcem Warrenem. Słuchaj, ta twoja lokomotywa będzie potrzebowała konkretnych ulepszeń, jeśli chcesz załatwić Charlesa. W mojej stole jest trochę złomu, który można byłoby ją ulepszyć. Oto klucz do stodoły. To dosłownie krótki spacer ścieżką, ale i tak oznaczyć ją na mapie. Zamknięte? Sztygnoju. Dawaj, złom pewnie jeszcze leży tutaj wokół. To nie złom. Też nie ma złomu. Jak to? Gdzie to jest? I w tą stronę. Będzie ścieżka złomu, czy nie będzie ścieżki złomu? Czy ja się w ogóle wyrobię z poprzednim odcinkiem? Dobra, powinienem się wyrobić pół godziny. O kurde, mogę się nie wyrobić. Mogę się nie wyrobić, no trudno. Najwyżej będziecie mieć dwa odcinki pod rząd. Bo od razu nagrywam ten odcinek po poprzednim. Ja tak lubię. Jak już mnie coś zainteresuje, a bardzo rzadko ostatnimi czasami mnie coś zainteresowało. 9 złomu tylko? Panie drogi, to po co ja tyle tutaj przyszedłem? Coś nieopłacalne było. Tyle złomu to ja w każdej skrzynce znajduję. Jest list. Może Eugene obiecał, że po dotarciu na kontynent przyśle pomoc, ale właśnie do mnie dotarło, że nie wspominał nic o powrocie. Widocznie to taki typ, co nie przejmuje się za bardzo szczegółami. Wszyscy na tej wyspie chcemy uwolnić się od tego koszmaru. Mam nadzieję, że cały ten archiwista, kimkolwiek jest ta osoba, coś na to poradzi. Nie obchodzi mnie, jaką ma przeszłość, ani jakie stosuje metody. Niech tylko ubije Charlesa. Większość mieszkańców wyspy podziela moje zdanie. No, poza tymi wariatami, co chcą go zostawić w spokoju. Ten przeklęty Warren zupełnie postradał zmysły. Mi się wydaje, że w tym wszystkim jest jednak jeszcze jakiś... Jest jakiś dziwny szczegół, o którym my jeszcze nie wiemy. Najprawdopodobniej taki, że Charles wcale nie jest taki zły. Nie wiem, czemu mi się tak wydaje, ale takie mam wrażenie. Dobra, póki jeszcze Charlesa nie ma, idziemy dalej. Tam nas jeszcze nie było. Pozwiedzamy sobie trochę. Jesteśmy jak daleko? No niedaleko. To jest złom. Widzę, że gra nam każe przejść sobie wokół jeziorka. Dopiero po prawej stronie nie ma nic. No tu jest dopiero. Dobra, idziemy na lewo. Ja modlitwy i złomu nie odmawiam. Tu nic nie ma. Hym. Bardziej od tych znaczników naprawdę ufam bardziej złomowi, który jest porozmieszany, bo jednak twórcy musieli tutaj ręcznie ten złom umieszczać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Lampa. Tu jest jakiś złom? Tu jest złom. Nic nie przeoczyłem? Chyba nie. Bo mówię, trochę mnie dziwi to, jak my mamy się bronić przed Charlesem, właśnie jak eksplorujemy tutaj takie zwykłe tereny. To mnie bardzo interesuje. Że powiedziawszy, nie wiem. W sumie samego Charlesa w lokomotywie się nie boję. Jak widać, da się go pokonać bez żadnego problemu. W szczególności z Prejem na robaki, który jest moim zdaniem też tutaj troszeczkę zbyt
Overpower. Troszeczkę zbyt OP. Tu jeszcze przegapiliśmy. Tu jeszcze przegapiliśmy złomik. Potem ten złom tak naprawdę będzie useless dla nas, w sumie tylko do naprawy, ale... Ale jakoś tak. Dopóki tej prędkości sobie jeszcze nie nabijemy. Siła hamowania jeszcze by się przydała do ulepszenia, ale no, niestety nie ma tutaj tego. A szkoda. Ta siła hamowania byłaby chyba bardziej upgrade'owana przeze mnie niż ta prędkość. Kurde, bagna nam się tu trafiają. Złom. Złom, złom, złom. I złom potem dalej. A, tu jeszcze jest blisko, dobra. Widzę, widzę cię, drogi panie. Drogi panie, widzę cię. Następny był troszeczkę niżej. Tutaj, tak? I kolejny jeszcze niżej. Nawet trzy są. Tu. Były trzy, na 100% były trzy. Jeden był jeszcze tu. Nie myślę, że nas oszukali. O, ty w dupkę. Naprawdę? Nie może być. Kolejny jest tu. Nie wierzę, że zostałem zrobiony w bambuko. No nie, no tu jest, na pewno. Albo go twórcy zbugowali. Ej, no nie wiem. Jak dla mnie ten złom tutaj leżał. Przynajmniej na minimapie. Ale tak go nie widzę. Dobra, no nie ma. Nie ma to nie ma. Au. Nie będę też nad tym rozwodził nie wiadomo ile. To jest bez sensu. Głupie marnowanie odcinka. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Moje czujne lewe oko sprawdza, gdzie jest złom. Czemu lewe? Nie wiem, brezę. Nie ma przejścia? Znaczy tu nie będzie złomu? No jak nie? Jak nie będzie, jak będzie. No, nie wiem, czy my jako postać potrafimy pływać. Warto byłoby się przekonać. I ogólnie, kochani, w tej grze naprawdę najbardziej chyba, najbardziej z tej całej gry nie podoba mi się to cholerne skradanie. Ja w ogóle nie lubię w grach opcji skradania. Ja jestem raczej osobą, która wjeżdża na pełnej kurwie za przeproszeniem, rozwala przeciwników i wychodzi. A nienawidzę skradania. Nienawidzę w każdej grze skradania. Czy to w Project Zomboid, czy właśnie tutaj w Chuchu Charles. Nienawidzę skradania. Skradanie jest dla słabych. Dlatego nigdy nie byłem dobry w grach typu Splinter Cell czy coś takiego. Właśnie nigdy mi to skradanie nie wychodziło. Auta z jedynkę w sumie tylko przyszliśmy kiedyś jeszcze na poprzednim kanale. Ale to głównie z tego, że to była dosyć nowa gra i... I żeby nie kłamać, była dobrze klikalna. Ja lubię się bać jak najbardziej, ale takie horrory właśnie zrobione
klimacie, gdzie my się możemy bronić, to są najlepsze horrory, jak dla mnie. Silent Hill na przykład, o. To jest bardzo fajna gra. Homecoming nawet chyba na poprzednim kanale było, czy na Twitch, już nie pamiętam. Przechodziliśmy to chyba kiedyś na streamie. Kiedyś, to był rok 2013, 14. Max 15. Zapis na pyszny gulasz, woda z bagna, sól, koniczyna, ziemia, sól, mięso, dowolne może być nawet ludzkie, haha, sól. Tam fakt tej koniczyny. A nie, koniczyna w sensie koniczyna, dobra, przepraszam. Głupi Shiro. Aczkolwiek może to jest jakiś taki... taki uśmieszek. Lizbeth Murkwater. No witaj, złotko. Gotuję świeżutką porcję gulaszu ze składnikami z mojego begienka. Ale nie mam na podręciu żadnego mięsa. Oj, sarki. Wyczułam jakąś padlinę na wyspie pośród bagien. Jeśli się nam udasz i mi ją przyniesiesz, nagrodę cię złomem. Uważaj tylko na Berego, potwora z bagien. Wypatruj, czy gdzieś blisko nie pluska woda. A jeśli się do ciebie zbliży, stań w miejscu, dopóki się nie ruszysz. Jest łagodny jak baranek. No dobra. Znów skradanie i znów ucieczka. Nienawidzę. Idziemy do tyłu. I bany hopem! Won. Show on. Aha, gnoju. Co tu zdechło? Ło. Zbyt ważny przedmiot. Poco loco. O, jeszcze kolejny złom. Gdzie jest Elizabeth? A my chciał bambuko zrobić. Idź sobie. On jest szybszy ode mnie. Bez porównania. Idź se pluskać gdzie indziej. O, się wystraszyłem, to piorun tylko. Musisz w tą stronę płynąć? Masz. Cóż za delikates.
Oto złom, o którym mówiłam. Spokojnej nocy, dziecko. Widzę, że jesteś wpierdolnięta, ale zobacz, tak? Dobra. Tu żeśmy obklirowali chyba wszystko. Tu jeszcze widzę złom. Znaczy nawet zbyt nie chcę spoglądać, kurwa, tu zostawiliśmy złom. Dobra, mamy go dużo. Mamy go dużo. W takim razie. Wracamy jeszcze do tego cwaniaczka tutaj. On był tu, już nie pamiętam. Chyba wychodziliśmy. Taki, nie, tu był ten cwaniaczek. Tu była szopa i tędy przyszliśmy, okej. R złomiszcze. I to był domek. Nie wiem, czy my tu byliśmy, czy nie byliśmy, ale i tak sprawdzę. I tak sprawdzę. Ale tu byliśmy chyba. Czekaliśmy cierpliwie, ale ostatnie dni były, delikatnie mówiąc, chaotyczne. Charles stał się ostatnio bardziej agresywny i zaczyna się martwić. Ilu z nas doczeka się pomocy? Z Bogiem, Eugene, liczymy na ciebie. Byliśmy tu chyba. Dobra, lecimy tu. Tak, byliśmy. Na samym początku byliśmy. Gdzie jest X? Czemu mi X zniknął? Nie mam X-a. Ale widać dym z lokomotywy chyba. Dobra. A, nawet nic nie oddajemy, okej. Okay. Nic nawet nie oddajemy. Dobra, to zrobiliśmy. Teraz czeka nas podróż w tą stronę. Tę stronę. Tu po drodze nic nie widzę. Żadnej skrzynki, żadnego lutu, nic a nic. Dobra, no to do lokomotywy. Na razie. Tum, tu, tum, tum, tu, du, tum. Du, ru, tu, tu. No, będzie chyba gdzieś tu. Jak zwykle przyjechała lokomotywa. Jaka ty jesteś szybka! Cofnij. A my sobie tutaj trochę podrasujemy prędkość. Do przodu teraz. Nie do tyłu, do przodu. O, i tak ma być. Rozumiem, że Charles teraz będzie musiał się biedny nabiegać za nami. Ile mam w ogóle złomu? 25 sztuk. I zaraz będziemy mieć wszystkiego, Max. Tam już chyba został tylko jeden poziom. Opa! Dało się schodami, co prawda. Piklowa pani! Potrzebuję moich pikli! Zjadłam cały słoik pikli, który miałam w domu, więc na wyspie został już tylko jeden. Mój sekretny słoik ukryty w piklowej jaskini. Już dawno bym po niego poszła, ale zgubiłam mój piklowy klucz. Może u któregoś z mieszkańców wyspy kiszą się jakieś, no wiesz, wytrychy. Jeśli przynieś mi mój specjalny słoik pikli, w nagrodę dam ci cały mój złom. O Boże, naprawdę? Sobie i tak od ciebie ten złom wezmę. Pikle to miłość, pikle to życie. Tak bardzo kocham pikle, aż cała się od nich raduje. Pikle, pikle, pikle. Podpisano pikle. A tytuł uwielbiam pikle. Pikle. O góry! Co ty będziesz srała? Nie, uff. O, o! Kuba Guzik nadjeżdża.
Dajmy i my może mu znak, że tu jesteśmy. To się chyba da. Prawda? Da się. Idzie. Chodź tu, Charlesik. Pal się gnoju. Szkoda, że broń się nie da zmieniać tutaj. Już koniec? On się zawiesił chyba. Kabum! Bon dziadu. Gdzie nas rozegnało? No tu jest jaskinia piklowa, dobra. Daleko. Teraz na życie już nie podjedziemy tam pod tą stronę, więc dupa trochę blada. Więc trochę dupa blada. Chyba, że jakoś się uda tędy przejechać, no ale wątpię. I tu musiałoby nas odbić w prawo. No właśnie, tak myślałem. Dobra, da się ulepszyć jeszcze to. No i mamy max wszystko. Więc chyba powoli możemy zacząć robić główne misje. Co wy na to? Co wy na to? Już tego złomu tak nie potrzebujemy. Trochę mało tych misji, powiem szczerze. Znaczy misji, mało tych ulepszeń i misji. Zaraz tylko i wyłącznie zbieramy złom, żeby się bronić przed Charlesem. Ciekawy napije. Dobra, tu jest piklowa jaskinia, tak? Nie, sporo złomu ominąłem. Dobra, się będzie wracać, się pozbiera. Nie będzie wracać, to się pozbiera. Gdzie jest ta? A, tam jest. Dalej jeszcze. Ja bym się pomylił troszkę. Zgaduję, że będą to te buraki cukrowe. Ryzykujesz życiem dla głupich pikli, naprawdę? To trzeba mieć tupet. No pewnie, że tak. Ooo, mój ulubiony kolor. To już wiem, jakim będziemy jeździć do końca gry. O, aż dziwne, że tu jeszcze nikogo nie ma. Pikle, 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 pikiel. Oj. Pyk, pyk, pyk. Pikle. Zdobyto ważny przedmiot. Mówimy już tak naprawdę, tutaj nie musimy zbytnio zbierać tego złomu, już nie potrzebujemy. Co tu jest? A tu to my byliśmy.
Zresztą mapa jest taka pusta. Jak kapusta. Mapa pusta jak kapusta. Dobra, oddamy tego questa z piklami i chyba będziemy kończyć. Łom! Ale złommo. Więc tak, zostało nam kolejne jajo do zebrania. I potem jeszcze jedno. I teoretycznie będziemy walczyć z Charlesem. Jestem ciekaw w ogóle, jaki będzie ending tej gry. W sensie, wiecie, no tak naprawdę nie mamy w ogóle żadnego pojęcia o tym lore. Wiemy tylko, że jest jakiś Warren, jest Charles i tyle. Moje pikle! Wielkie dzięki za pomoc z piklami. Postawa godna piklowego bohatera. Weź ten złom w nagrodę za twoje piklastyczne starania. Hihihi. Ile mam złomu? 40. Dobra, piklowa pani zaliczona. Jakkolwiek to brzmi. Oj, bierzemy jak kichanie. Pojedziemy tu jeszcze w prawo. Bo musimy zaliczyć jeszcze dziennik, tak? Akurat ten Santiago. Dobra, zatrzymujemy się tu. Idziemy zebrać rysunki i od razu sobie weźmiemy misję od Saszy, ukończymy. Będzie akurat git i lecimy dalej. I lecimy dalej. Gdzie jest nasz Choco Train? Ja się rozumiem, że dalej, tak? Tamtą stronę. Tamtą stronę. I od następnego odcinka wydaje mi się, że zaczniemy troszeczkę te misje główne już robić. Bo tak naprawdę te misje poboczne, no oprócz tego, że dają nam trochę lore w postaci tych notatek, to oprócz tego nie dają nam nic już w tej chwili, bo mamy ulepszone na maksa, więc 40 złomu myślę, że do naprawy na razie starczy. I zmieniamy sobie na fioletowy. O kurde, no prawdziwy szyrostyczny pociąg. Masz na 100%. Zdążymy jeszcze na 3 minuty odcinka, no zdążymy. Nie! Idziemy w prawo. I do przodu. Nie wiem, czy to nie Charles już dmuchał komin. No oczywiście, że tak. Tam jest na rzeczy chciała pojechała dalej. Auć. Nie wiem, gdzie on może wjechać dokładnie. Masz ziomo. Wielkie dzięki za zwrócenie mi dziennika. Liczę, że moja prywatność została zachowana. No ale dobrze, oto obiecany złom. Dzięki ziomo. Ile mamy? 34 sztuki nam dał. Gdzieś tu bura klata. Dziadu. Nie wystraszysz, cię kopnę po dupie. Kurwa, no trochę się boję. Trochę się cykam. Trochę się cykam. To co, walczymy z tym burkiem? No to walczymy, no. Tak na sam koniec. Tylko trzeba sobie swoje robaki włączyć. Zobaczymy, czy to na niego działa. A, chyba nie działa. No dobra, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle.
Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Ciuciu Charles. Ciuciu Charles. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!